Tak, oczywiście, współmistrz olimpijski. To już są dobre miejsca na Mistrzostwach Świata. 400 metrów. Marita Koch, Irena Szewińska. Te dwa nazwiska. Jedna jest rekordzistką świata, druga rekordzistką Polski. W 1977 roku spotkały się podczas Pucharu Świata w Düsseldorfie. To było rok po igrzyskach w Montrealu. Irena Szewińska była wtedy rekordzistką świata. Koch rosła w oczach. Na ostatniej prostej tych zmagań Koch zaczęła wyprzedzać Irenę Szewińską i w połowie tej prostej zdarzyła się fenomenalna kontra. Irena Szewińska jeszcze raz wyprzedziła Koch i zwyciężyła w tym jednym z najbardziej dramatycznych w historii biegów na 400 metrów. A oto finał pań. Karolina Łozowska na 8, Weronika Bartnowska na 7, Alicja Wrona-Kutrzepa na torze 6 i Marika Popowicz-Drapała. Jedna z kandydatek do medalu w tym biegu, 52-13, to oprócz Natalii Kaczmarek w tym składzie drugi wynik. Natalia Kaczmarek, wielka klasa i w Chorzowie, i w Monako biegła poetycznie, wygrywała z całą światową czołówką. Aleksandra Formela, SKL Asopot, tor trzeci, Patrycja Wyciszkiewicz Zawadzka, która przed chwilą biegała eliminację 800 metrów na torze drugim, i Anna Pałys na torze pierwszym. To też jest kwalifikacja, eliminacja, przynajmniej wstępna eliminacja, niezobowiązująca, ale jakaś taka orientacyjna do naszej sztafety, bo wiemy, że Justyna Święty-Ersetycz nie pobiegnie. Nie pobiegnie Iga Baumgard, nie pobiegnie Małgorzata Hołub-Kowalik. Na 200 metrów dziś wycofała się, biegała w eliminacjach, ale nie wiem, co dalej z Anią Kiełbasińską, więc musimy szukać rezerw. No mamy nadzieję, że może jednak Anka będzie do dyspozycji dla sztafety. Natalia Kaczmarek, ona może pobiec swobodnie, luźno, broni tytułu, zdobyła go też 2 lata temu. Jest najlepsza w Polsce, jest najlepsza w Europie, bo pokonała tę Irlandkę w biegu bezpośredniej rywalizacji w Monako. Natalia Kaczmarek to czwarty, przed nią Marika Popowicz, no do niedawna nie biegała 400 metrów, a teraz biega wspaniale, wypaliła tam jak sprinterka na 100 i 200. Marika teraz znakomicie. I ona prowadzi. Natalia teraz po tej przeciwległej prostej. Dobrze biegnie też Weronika Bartnowska na torze 7. I będzie walka do ostatnich metrów. Marika Popowicz to ciągnie. Natalia jakby spokojniutko. Za chwilę jeszcze 130 z 120 metrów. Natalia, Marika i kto trzeci? Kto na ostatniej prostej? I oczywiście Natalia jest tutaj absolutną faworytką. Nawet nie będzie pewnie wysilała się w 100%, chociaż ta ambicja sportowa powoduje, że Natalia biegnie znakomicie. Świetnie też Patrycja Wyciszkiewicz po trzecie miejsce. Wygrywa Natalia. Druga jest Marika, a trzecia Patrycja Wyciszkiewicz. Brawo dla każdej z nich, bo każda z nich zrobiła coś znakomitego. 51-86, nie musiała tutaj Natalia włączać tego najwyższego biegu. Wystarczyło 51-86. Druga to biegła do metry Marika, 52-63, a trzecia Patrycja.